Cześć, z tej strony Karol Froń, praktyk i mentalista sprzedaży. I w tym nagraniu powiem Ci o tym, brak jakich trzech cech charakteru osobowości uniemożliwia Ci skuteczną sprzedaż. Ludzie nie dokonują sprzedaży przez telefon, ponieważ brakuje im trzech głównych cech. Jakie to cechy? Pierwsza z nich to odwaga. I tak naprawdę można by powiedzieć, że odwaga jest jedną z tych cech, których potrzebujesz w każdym elemencie Twojego życia, nie tylko w sprzedaży, ale praktycznie wszędzie, w każdej sytuacji, w szkole, na uczelni, w pracy, w relacjach z drugim człowiekiem, w sklepie, w galerii, no i również w sprzedaży. Dlaczego? Ponieważ odwaga łączy się niezmiennie z byciem sobą, z mówieniem tego, co myślisz, z odważaniem się na to, czego chcesz, czego pragniesz. A przeciwieństwem odwagi można powiedzieć, że jest tchórzostwo, jest konformizm. Czyli godzenie się na pewne rzeczy, zastany, układy, których nie chcesz zmieniać, bo boisz się, że i tak ich nie zmienisz. Odwaga w sprzedaży polega na tym, żeby powiedzieć klientowi to, co myślisz, a co niekoniecznie chcesz mu powiedzieć, bo boisz się jego reakcji. I taki najbardziej dobitny przykład, jaki przychodzi mi na myśl, oczywiście ze świata sprzedaży, polega na tym, że klient po tym, jak dostał Twoją ofertę, dzwonisz do niego z fundamentalnie złym stwierdzeniem: dzień dobry, i jak, dostał Pan moją ofertę? Klient mówi Ci: tak, dostałem, ale wie Pan co, na razie nie jestem zainteresowany. Jak będziemy zainteresowani, to oddzwonimy do Pana. No i teraz na czym polega odwaga? Na tym, że wiesz, że to, co powiedział klient, jest kłamstwem, czyli nigdy do Ciebie nie oddzwoni, tylko to jest taka formułka, żeby Cię zbyć, a więc odwaga polega na tym, żeby mu właśnie o tym powiedzieć. Panie kliencie, zazwyczaj, kiedy słyszę takie stwierdzenie z ust klienta, no to oznacza, że nie jest zainteresowany, ale nie ma odwagi powiedzieć mi tego wprost, dlatego mówi, że oddzwoni, ale nigdy to się nie dzieje. Czy w Pana przypadku jest podobnie? Żeby powiedzieć takie zdanie, które no, okazuje się być uwalniające, bo kiedy je powiesz, to od razu wiesz, klient Ci odpowie, jaki jest powód jego wahania, i albo Ci powie: nic z tego nie będzie, i wtedy odcinasz go i nie zawracasz sobie nim głowy, albo powie Ci: wie Pan co, no tak naprawdę chodzi o to, że teraz jestem dotowarowany, więc no nie zamówię. Tak czy owak, w obu przypadkach wygrywasz. W pierwszym nie zabierasz na niego więcej czasu, a w drugim możesz popracować z tą obiekcją. A więc ta odwaga oszczędza Ci czas w takiej telefonicznej sprzedaży, już bezpośredniej. Druga cecha, która łączy się niezmiennie z pierwszą, to jest oczywiście autentyczność. Autentyczność to taka możliwość bycia sobą. Widzisz, ja przez większość swojego życia, jakoś ukrywałem to, jaki jestem, kim jestem, jakie mam prawdziwe uczucia, w co wierzę, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Ponieważ raczej byłem wychowany w ten sposób, żeby nie mówić. Dlaczego nie mówić? No bo jak powiesz, to narazisz się. Narazisz się na ocenę, narazisz się na konfrontację z Tobą, narazisz się na to, że ktoś Cię przestanie lubić, na to, że ktoś się obrazi itd., itd. A że w życiu ceniłem sobie i cenię sobie spokój, no to jakoś to wchodzenie w konfrontację nie było specjalnie mi po drodze. No bo po co? Lepiej mieć spokój. Pewnie to wiesz. Dlatego też często ludzie chowają to, co myślą, nie mówią o tym wprost, no bo boją się właśnie tej reakcji drugiej strony. I ta autentyczność polega na tym, że ja się nie boję, jak Ty mnie odbierzesz, tylko mogę być sobą. Tylko to bycie sobą nie polega na tym, że ja mam wejść do klienta, pierdnąć, żygnąć i wyjść, tylko mogę pozwolić sobie na to, żeby nie udawać nikogo. Żeby nie musieć mieć maski założonej. No bo jak wychodzisz rano i zakładasz maskę, idziesz do klientów, to musisz być kimś innym. To męczy i to sprawia, że klient nie kupuje Ciebie, tylko kupuje jakieś wyobrażenie o Tobie. Kupuje Ciebie w masce. A więc przy następnym kontakcie nadal musisz mieć tą maskę, przy piątym kontakcie też musisz mieć tą maskę. Nigdy nie możesz być prawdziwym sobą, bo klient Cię zdemaskuje. Czyli trzeba udawać. A kiedy pozwalasz sobie na bycie autentycznym, to okazuje się, że no, dzieje się rzecz magiczna. Klient Cię albo kupuje, albo nie. Natomiast ten, który Cię kupi, kupi Cię prawdziwego, a tym samym możesz być przy nim sobą. Ten, który Cię nie kupi, nic się nie dzieje. Zostawiasz go, idziesz szukać kolejnego, który kupi Ciebie autentycznego. Natomiast ta autentyczność daje Ci swobodę, daje Ci wolność, daje Ci taki luz w relacji. Ty możesz powiedzieć, co myślisz, Ty możesz powiedzieć prawdę. I możesz powiedzieć klientowi: wie Pan co, proszę wybaczyć moją szczerość,
ale akurat tak zawsze z klientami pracuję. Wie pan, że to, co pan mi przed chwilą powiedział, to, co pan robi ze swoimi pracownikami, to jest największy błąd, jaki pan może robić? I nagle masz uwagę klienta, nagle klient myśli, wow, ten gościu raz, że się odważył mi coś takiego powiedzieć, w ogóle tak bezpośrednio, mi, prezesowi wielkiej firmy, przecież żaden pracownik nie, nigdy by się na to nie zdecydował. A dwa, zaczyna cię słuchać, bo jesteś jakiś, jesteś wyrazisty na tle tysiąca innych ludzi, którzy są jego klakierami, załóżnikami i mówią mu to, co chce usłyszeć. Więc bycie autentycznym w sprzedaży popłaca, bo uwalnia i potrzeba mniej energii do działania. I trzecia cecha, jaką potrzeba mieć, to jest nieustępliwość. Nieustępliwość w tym słowie dla mnie zawiera się, no można powiedzieć, kilka innych słów. Między innymi wytrwałość, systematyczność, konsekwencja. Ale ukułem to słowo dla handlowców, bo uważam, że ono jest najbardziej pojemne i ma przyjemny wydźwięk, w przeciwieństwie do na przykład bycia nachalnym. Bo jest różnica między byciem nachalnym a nieustępliwym. Człowiek nachalny wkłada stopę w drzwi i próbuje wcisnąć klientowi towar. Natomiast człowiek nieustępliwy wie, że ma coś zajebistego, wierzy w to, wie, że to pomoże klientowi i traktuje to jako misję, misję w dostarczeniu mu tego. To jest jego obowiązek, służba. Jeśli mu tego nie dostarczy, klient tego nie dostanie i nie kupi, jego życie się nie zmieni, firma się nie zmieni, będzie niezadowolony, nieszczęśliwy, tak jak teraz. A więc moją rolą jest bycie nieustępliwym i nie dać się złapać na pierwsze obiekcje klienta, czy pierwsze nie. A wymówki klient zawsze będzie miał, typu nie chcemy, nie potrzebujemy, już mamy, za pół roku nie sprawdziliśmy i tak dalej, i tak dalej. A więc bycie nieustępliwym dla mnie to nie danie się zwodzić klientowi w żadnym momencie. W pierwszym momencie, kiedy klient cię zwodzi, to wtedy, kiedy ci mówi, że nie sprawdził jeszcze twojej oferty, proszę zadzwonić za dwa tygodnie. Dzwonisz za dwa tygodnie, no jeszcze nie sprawdziliśmy, proszę zadzwonić za miesiąc. Za miesiąc dzwonisz, no jeszcze nie sprawdziliśmy, proszę zadzwonić za dwa miesiące. Za dwa miesiące przestaje odbierać telefon. I co w takiej sytuacji? No oczywiście nie dać się ciągnąć za nos. Można raz przełożyć klienta na kolejny termin, jak nie sprawdzi. No ale już przy kolejnym razie, kiedy znowu cię przekłada, to jesteś nieustępliwy. I mówisz wprost, proszę pana, no dzwoniłem do pana ostatnio, dzwonię po raz kolejny, widzę, że nadal nie był pan w stanie sprawdzić mojej oferty, proszę powiedzieć mi, co się dzieje, nie jest pan zainteresowany, tylko nie może pan tego wprost powiedzieć, ja się nie obrażę, zaoszczędźmy swojego czasu i pańskiego, ja szanuję pański czas, proszę uszanować mój, będzie coś z tego, czy nie. Albo w innej sytuacji, kiedy klient jakby zwleka z terminem podpisania umowy, a wiesz, że był zainteresowany, zaakceptował wszystkie warunki, po czym cię odwleka, jeszcze nie sprawdzi, musi ze wspólnikiem, musi z żoną, wiesz, wyjeżdża na urlop, no to nieustępliwość polega na tym, że dzwonisz do niego po raz 5., 6., 7., 10., aż w końcu finalizujesz tę transakcję. Według badań Salesforce, agencji w Stanach, potrzeba 8 follow-upów, żeby dzisiaj klient od ciebie kupił, a większość handlowców odpuszcza po pierwszym. Poza tym bycie nieustępliwym, to w momencie, kiedy ktoś cię nie chce przyłączyć do dyrektora, bo sekretarka jest terberem i nie pozwala sobie na to, to ty nie przyjmujesz tego, po prostu no trudno, nie dało się, tylko próbujesz przekonać sekretarkę, żeby przepuściła cię do dyrektora. Kiedy ktoś ci daje adres mailowy na biuro, twoja nieustępliwość polega na tym, żeby wziąć adres na personalny do osoby, z którą chcesz rozmawiać. Jeśli ktoś ci daje tylko adres, twoim nieustępliwość to wzięcie od niego numeru telefonu. Więc ta nieustępliwość to jest walka o swój interes. To jest tak naprawdę na koniec dnia rozliczenie się, zrobienie rachunku sumienia ze sobą przed lustrem i zadanie sobie pytania, czy naprawdę dzisiaj zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby zarobić pieniądze, żeby sprzedać. Bo jeśli nie, to się opieprzałeś. To twoja rodzina będzie chodzić głodna, to ty nie kupisz tego, co chcesz, to nie zrealizujesz swoich celów bliższych i dalszych. A więc nieustępliwość trzeba ćwiczyć i ona nie ma nic wspólnego z nachalnością, którą wyniosłeś z domu, typu jak mówią nie, to nie naciskaj, jak cię nie chcą, to nie wchodź, lepiej ciszej siedzieć, dalej zajedziesz. No na pewno nie w dzisiejszych czasach. Dlatego też te trzy cechy, o których ci dzisiaj powiedziałem, mam nadzieję, że one, będziesz je kultywował w sobie, czyli autentyczność, odwaga, autentyczność i nieustępliwość. I zobaczysz, że wszystko się zmieni. Ja takiej sprzedaży uczę od lat. Ta sprzedaż to jest przyszłość. To jest coś, co będzie w nadchodzących latach jedynym słusznym modelem sprzedaży. Gdzie ludzie już nie chcą sztucznych, wypacykowanych handlowców, którzy przychodzą i nadają jak katarynka. Widać, że się tego wyuczyli. Ludzie tego nie chcą. Ludzie chcą prawdziwego, autentycznego człowieka, który przy okazji zaspokoi ich potrzeby albo rozwiąże ich problemy.
Jeśli to wideo Ci się podobało, wpadnij do mnie na webinar. Pod tym wideo masz link, na którym pokażę Ci, w jaki sposób ja prowadzę swoje sprzedaże, w jaki sposób ja umawiam swoje spotkania, jak ja robię sobie cold calling dla siebie, jak się opiera moja firma, na jakich metodach sprzedaży, umawiania spotkań, moje call center. Pod spodem masz link, przyjdź. A jeśli wideo Ci się podobało i chcesz więcej takich wideo, zostaw suba, daj łapkę w górę, zostaw lajka, poleć to wideo dalej. Dzięki temu to będzie dla mnie sygnał, żeby nagrywać takich wideo więcej i mój kanał będzie lepiej promowany, a ja będę miał większą motywację do tego, żeby, bo będę wiedział, że po drugiej stronie jesteś Ty, który czekasz na takie wideo. I następnym razem będę pójść coś zjeść, bo właśnie jestem głodny i zaraz skoczę do fajnej knajpki, siądę, nagram do Ciebie to wideo. A więc pomóż mi, a ja pomogę Tobie. Dzięki, to wszystko z mojej strony. Pozdrawiam Cię. Cześć.